Witajcie, moi roztomili. Ja ostatnio o polityce, o gospodarce niżej nie godą, bo jako szef partii politycznej, kiero ma głównie za cel tożsamość Ślązoków, ochrona tego, co my erbli po staroszkach, stazikach, umach, upach. Nie chciał się tym pokazywać. Co myślał o tym, co się dzieje w tym kraju zwanym Rzeczypospolitą. Ale dzieje się źle. Bez to muszę padać, co jest mi gańba za tych moich współmieszkańców, którzy welowali na obecnego premiera tego kraju, który idzie za hasłem, które głosili w latach 80. kamraty jego fatra. Socjalizm tak, wypaczenia nie. Zaczyna wprowadzać socjalizm. A tak richtig komunizm, bo którym już mój upa go dali, że to mieli na szczurach wypróbować, a nie zaraz na ludziach. Ale jak widać, dużo jest takich, którym te doświadczenia radzieckie, perlowskie nic nie padały. Nic im do głowy nie przyszło, że socjalizm na krótką metę można coś zrobić. Poru ludzi się będzie radować, bo dostaną pieniądze za nic, bo będą go dali. Czy się stoi, czy się leży, 1200 albo 5000 się należy. Chleb będzie i 50 tysięcy, a może i 50 milionów. Bo jak inflacja sztartnie, to nie pójdzie ją tak lekko zastawić. Tym razem może być gorzej jak za Jaruzelskiego. A PiS to nic innego jak Polsko Zjednoczona Partia Robotnicza, która udowo, że nie jest socjalistyczną. A jest socjalizmem gorszym. Gorszym jak tym, co był antykatolicki albo antychrześcijański. Bo próbują teraz się zasłaniać farożami, ale chcą wprowadzić zamordyzm. Wbrew temu, co godał święty Paweł, że kto nie pracuje, niech nie je. Będzie się odbierać tym, co zapieprzają, co robią po 12 godzin. Co się kształcą, co chcą coś zrobić, żeby dać tym, co będą welować na nich, co będą im posłuszni i którzy się dają przekupić. Chcą z nas zrobić gorszych niewolników, niż my byli za czasów Gomułki, Jaruzelskiego, czy Gierka. Bo nawet tam były niektóre rzeczy, co ja bym wołał komuno wróć w porównaniu z tym, co nam chcą teraz zbajslować. Nie dajcie się nabrać, że będzie wyższa kwota wolna od podatku. Tak richtig podatki skoczą do góry. A jak skoczą tak, że ino będą bardzo fest bogaci, i reszta biedoki, to skąd będą brali pieniądze? Wszystkie mądrzejsze Karlusy i Dziołły, wszystkie obrotniejsze ludzie citną stąd w podskokach. Się myśli taki jeden z drugim polityk, że się będzie dobrze żyło z podatków, tylko musi mieć kto płacić te podatki. Pamiętajcie się, że tutaj na Śląsku jest mnóstwo ludzi z podwójnym obywatelstwem. I oni wszyscy wybiorą to obywatelstwo, jak podatki będą niższe. I tam będą je płacić. A ci, co za granicą dzisiaj mieszkają, jeszcze mają obywatelstwo polskie, to nie będą płacić wysokich podatków, i no podziękują i to obywatelstwo wyślą na hasiok historii. Ubędzie obywateli polskich. No Polaków cały czas ubywa, ale obywateli Polski teraz kokowo ubycie.
No to muszę na tyle o polityce z Bombuczkiem.